Dobra, ludzie, jestem z powrotem. Także czekajcie, na chwilę dam pauzę. Obok mnie siedzi pies, który bardzo będzie mnie rozpraszał podczas nagrywania. Cześć, piesku. Szczeknij. Jaki degus? Przywita się. Degus. Niestety, się niestety jest bardzo zestresowany. Ziewnął sobie. Jest bardzo zawstydzony. Także jak mnie będzie, jak się zatnę czasem podczas nagrywania, to wiecie dlaczego. Po prostu albo mnie zagryzł, albo... albo spojrzał wyjątkowo intensywnie. Albo mnie zalizał. Dobra, zaczynamy. I teraz tak, czerwone mają, tak, mają iść... Nie, fuck you. W ogóle tego nie rozumiem, jak to ma chodzić. Totalnie tego nie rozumiem. Czerwone na lewo. Dobrze, niebieski. Nie, nie w ten sposób. Chociaż nie, dobrze, teraz było... Dobrze. Nie. Przepraszam was. Ja to obczaję, na spokojnie, obczaję. Wytnę ten najlepszy moment, najpierw do tego dojdę. Widzisz, patrz, no nie steruję. Dobra, ludzie, dojdę do tego i powiem wam, czy udało mi się... Znaczy, sami zobaczcie zresztą, zaraz wracam. Dobra, ludzie, udało się. Pewnie widzicie, chociaż... Fuck, zaczynam od czerwonego znowu, nie wiem czy dobrze. Dobra, jest czerwony. Teraz niebieski, o Jezu, będzie coraz szybciej. Czerwony. Jakaś blokada mi się chyba zrobiła. Oje, no chyba... Chyba cię pogięło. Dzicow, jesteś frajerem. Dobra, to też spróbuję rozszyfrować. Dobra, ludzie, coś wykombinowaliśmy, była rzeźnia. Ja wam potem wszystko powiem, ile to robiliśmy. O, jesteśmy zesrani, uratowałem jakąś kobitkę. Uratowaliśmy. Uratowaliśmy, dzięki. It's okay. You're okay. What did you do to me? Ona ma toksynę w ciele, zostaw ją na razie, bo cię zje. It's okay. I'm okay, I know. It's okay. Look, we have to play by his rules. I saw him. I saw him. Who is he? What did he look like? That's all you care about? I just nearly died. Jak wygląda? We're all here because of you, detective. To ja cię uratowałem, przypominam. I tak cię zaraz coś rozwali, podejrzewam, bo taka jest piła. Namęczyłem się i ściany, które można rozwalić. Zawsze... Weź super włącz. Wypatruj miejsc, w których widać otwory. Robiliśmy to jakieś 25 minut, kochani. Już mieli 3 odcinki. Nie mogę uwierzyć. Znów tu jestem. Chcę trzymać test before right now. Daj mi. Pies już sobie poszedł od nas, także nic mnie nie będzie peszyło. Szaleńcy. Play by the rules and we both might make it. He's watching. You've already survived one trap by him. How can Clearly I failed the test. That's why he brought me back here, and with a fucking cop, no less. Just be sure of this. Jigsaw's in control, not you, detective. No niby tak, ale to w końcu ja mam klucz w brzuchu, tak? Gdzie jesteś? A ty do mnie mówisz gdzieś tu. Idziesz za mną. Jezu, w cycola dostała, przepraszam cię najmocniej. Ale chciałem zapytać, czy idzie. Sorry. Dobra, już. Dobra, czytamy, mam tu coś ciekawego. Dobra, jesteśmy. To było nieprzyjemne, dostać w cycola. No patrzcie, w ściany bić się nie da. Rękę przekłada przez ścianę, a ludzie możemy bez sensu. A muchy mi tu latają. Nic nie sugerujcie sobie, nic nie dopowiadajcie. Gwóźdź, pełen ekwipunek. Właśnie, tutaj mam dziennik, znalazłem. Na backspace'ie. Zamknij dziennik, ekwipunek. Nagranie. Gwóźdź, jeden amoniak, rozcieńczalnik do farby. Dobra. Aha, gwóźdź... Właśnie nie wiem po co, czekaj. Mamy 3 gwoździe, nie wiem po co mi gwoździe. Nie wiem czy będę brał te gwoździe, chyba nie będę zbierał już teraz wszystkiego co mam pod ręką. Nie, to nie jest świnia, to jest jakiś człowiek. Świń tu nie chce. No, ale wygląda jak miał taki różowy łeb. Zwłoki. O! Jezu! Sorry. Sorry. Należysz sobie, czekaj. Ciebie skopać nie możemy niestety, a szkoda. On żyje jeszcze czy nie? Nie, chyba nie. Chyba go... Jakieś takie drgawki pośmiertne. Nie ma drgawek, to się światła tutaj migają. No, on się podniósł. Jak się podniósł, jak leży? Nie wiem, no taki ten
Dobra, schodzimy niżej. A tamta została, nie wiem. No, widzę, już sobie porozmawiamy z Jigsawem. Cześć, Jigsaw. Finn Secrets Bridge. Basement to jest piwnica, nie? Tak, piwnica. No to znajdź sekrety. Ej, strój roboczy. Strzykawka z lekiem, nie możemy wziąć? Czekajcie, wyleczymy się. Chlast i jebsy w szyję, ty twardy jesteś. Dobra, bierzemy strzykawkę z lekiem. Nie ma nic do stracenia. Taśma. Moja druga ofiara. Dobra, uratuj Jenningsa Fostera. Okej, okay, uratuj Jenningsa Fostera. I teraz musimy iść tutaj. O, coś mi zarzuciło myszką. Tamta z nami nie przyszła. Mam zamknięte drzwi. Ktoś tu sobie krzyczy jak świnia. No ty nie słyszysz, bo ja mam słuchawki. Otwórz drzwi. Dobra, wydaje się, czysto zamknę za sobą, bo... Pchnij! O, ależ nowa opcja. Strój roboczy, nic tu nie znaleziono. A tu druga szafeczka, no nie możemy do niej zajrzeć, bez sensu. Jakieś zawory, nie zawory. Zamknięte, tutaj była detektyw Carla Valenti. Jakieś akta. Nie wiem skąd wytrzasnęliście panowie ten boiler. Ale strasznie kaprysi. Zawory nie trzymają ciśnienia i nie wszystkie grzejniki w budynku dają ciepło. Jeśli będziemy go używać w dotychczasowy sposób, słono za to zapłacimy. Siono. To tu jeszcze coś było? Kij do mopa. O, fajnie. Z zapalniczką w ręku będziemy boksować kijem do mopa. No nawet nie, widzicie, drzwi nie możemy uderzyć, a kobiety owszem. Rasistowska gra. Dyskryminacja, straszna. Wow. Nie drzyj się, bo po ciebie nie przyjdę. Nie chcę rury, bo to jest lżejsze. Carbot, okej. Fuck you. Ty jesteś chora? Jeszcze raz chcesz z boksa dostać? Jak się wystraszyłem, drzwi mi się otworzyły. Dlatego tak tu coś, jak mi wszystko w żołądku bulgocze. No nie. Jesus Christ. O nie, świnia. Świnia ją chce zjeść. O nie, 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 nie. No wiesz co, świnie nasyłać na moich ludzi? To jest wredne. Co my tu mamy? Gwóźdź, nie chcę gwoździ. Tu też gwóźdź. Tak, ten. Powbijam gwoździe sobie w klatę i będę biegał. I krzyczał. Będę krzyczał, że... Krztratwę. Jakie szczury zmutowane. Ojej. Co to miałeś na tym? Beze mnie się bawisz? Przyjaciół czy wróg? Bo klucz jakiś, aha, nie mam klucza. Czyli tak, udam się teraz do boiler room, pokój z boilerem. Jakie szczury, no właśnie, jakie szczury. Baron. Mam klucz, ale mi spaliło rękę, Jezusiu. Tak, we wrzątku, w kwasie. Znajdź kolejne wskazówki od Jigsawa. Kot, co? Kotłownia. Kotoniwa. Kotoniwa, nie? To jest japońska wersja piły. Się natrafia. Dobra, czyli friend or email or real, przyjaciel czy wróg. Otwórz. Przecież mam klucz. To mi się tak wydaje. Mam klucz, jak pewnie widzicie. Możemy go użyć? Standardowy klucz. Standardowy klucz. Tu jestem, zada. Aha. Czy, gdzie, czekajcie, tu jestem w gwiazdeczka, aha. Zadanie. Pułapka tutaj, gwiazdka. Pułapka zablokowane, okej, okay. Czyli nie do tych drzwi znaleźliśmy klucz.
Więc musimy się udać w inne miejsce, bodajże tutaj. No tak. Tyle szukania i ta zapalniczka mi zaraz zgaśnie. Przeszukaj, czekawka z lekiem. Cały czas znajdujemy fajne rzeczy, a on tu mi mięso geruje. Nabój do strzelby, kawałek drutu. O, fajnie. Strzelba? Właśnie jeszcze nie mam, ale będę miał. Patrz pod nogi. Każdy niefortunnie postawiony krok może kosztować życie, a niebezpieczeństwo czai się wszędzie. Jeżeli chcesz, aby twoja głowa pozostała na miejscu, patrz pod nogi i uważaj na pułapki, które następnie możesz ponownie założyć, wykorzystując do tego celu kawałek drutu i naboje do strzelby. Twoich wrogów czeka okrutna śmierć, gdy zawiodą ich oczy lub instynkt samozachowawczy. Aha. A czyli to jest jedna z pułapek, ta linka tutaj. I co mam z nią zrobić? Bo to jest strzelba, nie? No. Czyli nie, bo jak się do niego przybliżysz, to... Rozbroiłem. Nie, poczekaj. Dobra, strzelby nie możemy wziąć? Dobra. Uzbroiłem, czyli trzeba pamiętać, że tutaj to było. O Jezus! Cztery nacisnąłem. Jezus, ty mnie nie strasz, bo... See the janitor about me, Steam. Nie mam Steama. Nie mam konta Steam, nie dam ci. Janitor office. Dobra, kotłownia, a tu? Stróżówka? Myślałem, że studniówka. Coś się zamknęło. See the janitor about my Steam. Dobra, uratuj Jenny, idź do pokoju dozorcy, a czyli tam. Czyli this is my moment of truth i teraz będziemy szukać. Tylko gdzie? Powoli coś mi się zdaje, że mi gaśnie zapalniczka. Dobra, tu mam jakieś akta. Notatka do dozorców. Na pewno widzą panowie, że dziś w pobliżu bojlera pękł jeden z zaworów. Kiedy z rury wystrzeliła para, prawie ugotowało rękę Bruce'owi. Niestety lekarz powiedział, że poszkodowanego pewnie i tak nie ominie amputacja. Jeśli bojler wciąż będzie pracował pod takim ciśnieniem, tragedia jest tylko kwestią czasu. Następne pęknięcie zaworu może kogoś zabić. Jay Watkins, główny konserwator. A mnie nie obchodzi, kim ty... Nie no! Co za prosiak, nie? Ta świnia mnie przeraża. O, no nie, mam jakąś pułapkę na głowie. Pewnie piłę łańcuchową. Ciekawe, co muszę zrobić. Mam nadzieję, że był punkt kontrolny. Nie, tylko nie widok z pierwszej osoby. Bo to by była rzeźnia. Się chyba zejszczał. Dobra. Dobra, nie myślę. Mam pułapkę na głowie. Uratuj Jenga, wystarczy za pokoju dozorcy, wydostań się z łazienki. I co, i nic? No, i nic, i nic. A co tam pisze? To widzieć w odbiciu. Wiem. Światło mroku? Darkness. No podejdź. Do tego. Widzisz światło mroku? Światło mroku, tak. No czyli co, muszę zgasić światło, żeby coś zauważyć. Tylko weź tu teraz, zgaś światło. Klucz. W tym kiblu będzie klucz chyba. Mam klucz, tak szybciutko poszło. Nie bierz botoksu w rękę. To nie wypada przy ludziach. Tak ci już nic nie pomoże, masz takie mięśnie, że... Tylko dżemoriec. Dobra, tu coś mamy? Nie, tu świnia kogoś masakrowała. Tu mamy zniszczony sedes, no nie, fajnie, Lucas Kane tak rzygał, że zażygał i rozwalił sedes. Dobra. I teraz. Łącznik światła, no to nic nie daje niestety. Tu nic nie możemy zrobić, światło mroku, możemy wyjść chyba. Zasuwa. I żeby tu nie było pułapki. Przybawił sobie te... A w ten sposób. Światło mroku, no wziąłem klucz. Blokowałem zasuwę. Blokowałem. Otwórz. Idź do pokoju dozorcy. Czyli gdzie teraz, Jigsa? Wprowadź mnie, bo ucichłeś. Ręka. Mogę ręką manekina bić. Patrz, spoliczkuję kogoś. Chlast. Tą babkę po cyckach. Znowu przypadkiem. Zeżarłem świnia? Nie, jeszcze żyję chyba. Czekajcie. O, coś się ten.
Ręka manekina też jest agresywna. Taśma. Nie widziałem. No leży sobie jakiś bez ręki. Znowu dajesz mi wybór. Okej. Ty jesteś game over. Powinieneś być game over na drugie. Dobra, idę do stróżówki. Jak umrę, to z Simi, a Jigsaw nie gra w to.